Konferencja Klubu Radnych PO. Ta fasadowa demokracja to nie jest demokracja, tylko to jest po prostu jakieś, nie wiem, karykatura tej demokracji. Remonty w spółdzielni mieszkaniowej. Plan jest ambitny, mam nadzieję, że go zrealizujemy. Zresztą jesteśmy w pierwszym kwartale, a gro przetargów jest już rozstrzygniętych. Zakodowanie sygnału cyfrowego. Od 1 kwietnia kodujemy sygnał cyfrowy. Zwrot zaliczek na ciepło. Tak więc mieszkańcy otrzymają rozliczenia przed świętami. Pożar w Firleju. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały około 3,5 godziny. Wypadek drogowy. Kierujący oboma pojazdami byli trzeźwi. Włamania w Łódzce. Do pierwszego przestępstwa doszło w nocy z piątku na sobotę. Edukacja ekologiczna. Jak ktoś chce się nauczyć strzelać do zajęcy, to nie powinien się zwracać z tym do ministra zdrowia. Ewelina Bożęcka, witam w informacjach. Rezygnuję z udziału w pracach zespołu do spraw nazewnictwa ulic, placów i budowy pomników Rady Miasta Lubartów. Rezygnacja ta wiąże się również ze zrzeczeniem się przeze mnie funkcji przewodniczącego zespołu. Czytamy w oświadczeniu, które Andrzej Zieliński przedstawił na konferencji Klubu Radnych PO, która odbyła się 13 marca w Urzędzie Miasta. Swoją decyzję radny uzasadnia stwierdzeniem, iż jego zdaniem burmistrz Janusz Bodziacki traktuje radnych w sposób instrumentalny i próbuje ograniczyć funkcje organów uchwałodawczych. Kilka tygodni temu z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Czopa został powołany zespół do spraw nazewnictwa ulic, placów i budowy pomników Rady Miasta Lubartów. Przewodniczącym tego zespołu został Andrzej Zieliński, radny PO. Swoją rolę w tym zespole widziałem i również pozostałych członków widziałem oto tak, że zespół do spraw nazewnictwa ulic, placów i pomników przygotowuje na podstawie wniosków, które spływają do Rady Miasta przez różne instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia, także organy państwowe, które mają do tego prawa, wnioski dotyczące właśnie zmiany nazw ulic, budowania pomników, nazwania placów i tym podobne. Te wnioski po analizie przez zespół byłyby opiniowane przez ten właśnie zespół i następnie te wnioski przedstawiane byłyby w postaci opinii pod obrady Rady Miasta. W tym celu również zwróciliśmy się jako zespół do spraw nazewnictwa do instytucji, które złożyły takoweż wnioski. Te wnioski były składane w ciągu ostatnich 2-3 lat z prośbą o ustosunkowanie się do niektórych sugestii ze strony komisji. Chciałbym zaznaczyć tutaj bardzo wyraźnie, że nie była to opinia komisji, ani jakaś decyzja, która by w tym czasie zapadła. Chcieliśmy po prostu do wnioskodawców zwrócić się z prośbą, co oni o takim pomyśle, czy takiej propozycji sądzą. I zwróciliśmy się do 3 instytucji. Propozycje złożone przez zespół dotyczyły wyrażenia zgody przez PKP na nazwanie placu przed dworcem kolejowym imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz wmurowania pamiątkowej tablicy ku czci tejże dywizji na wieży ciśnień położonej w pobliżu dworca. Wyrażenia zgody przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Lubartów w sprawie propozycji nazwania wyremontowanego placu przy ulicy Rynek 2 imieniem Polskiego Państwa Podziemnego, zwrócenia się do Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego z prośbą o uzupełnienie wniosku dotyczącego propozycji nazwania ulic w Lubartowie oraz nadania imienia placowi przy ulicy Rynek 2. W związku z oczekiwaniem na odpowiedź Andrzej Zieliński przełożył posiedzenie zespołu zaplanowanego na 7 marca na inny termin. I co się stało? Otóż po tych pismach kilka dni później otrzymałem zaproszenie od pana burmistrza do udziału w honorowym społecznym komitecie budowy pomnika w Lubartowie. Tak na zaproszeniu pana burmistrza to sformułowanie brzmiało na 12 marca. Chcę zwrócić państwu uwagę, że tej odpowiedzi jeszcze do tego 12 marca nie otrzymaliśmy od tych instytucji. Więc moje zaskoczenie było ogromne, dlatego że uważaliśmy, że społeczny komitet budowy pomnika, jeśli taki powstałby, to byłby efektem prac zarówno tego zespołu, jak i decyzji Rady Miasta. Naszym zdaniem, ja myślę, że tutaj koledzy popierają akurat ten pogląd, rozmawiają z nim z naszego klubu, naszym zdaniem procedura dochodzenia do wzniesienia pomnika czy nazwania placu jakimkolwiek imieniem byłaby zupełnie inna.
Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy kolejne pokolenia będą burzyć pomniki, a zatem ta procedura powinna być bardzo szeroka i uwzględniająca również konsultacje społeczne. Zdaniem zespołu procedura dotycząca budowy pomnika w Lubartowie powinna być następująca. Zespół po analizie wniosków przedstawia opinię wraz z uzasadnieniem do akceptacji rady. Radni, mając możliwość przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, instytucjami, stowarzyszeniami i tym podobnie, wypracowują sobie własny pogląd na sprawę. Następnie rada podejmuje stosowną uchwałę, która zawiera informację dotyczącą lokalizacji pomnika i jego nazwy. Po podjęciu uchwały można zainicjować powołanie Komitetu Honorowego Budowy Pomnika, który określi sposób finansowania, wyłonienia projektanta pomnika oraz sposób rozstrzygnięcia kwestii plastycznych, estetycznych i tym podobnie. Ogłoszenie o powołaniu Honorowego Komitetu Upamiętnienia Armii Krajowej w Lubartowie zostało zamieszczone 13 marca na stronie internetowej miasta. Informacja ta została także wysłana do naszej redakcji. W uzasadnieniu czytamy: od długiego czasu ze strony różnych grup i środowisk zgłaszane były postulaty uhonorowania wysiłku i bohaterstwa pokolenia Polaków, w tym mieszkańców naszego miasta walczących o wolność i niepodległość ojczyzny. Z inicjatywy burmistrza Janusza Bolieckiego w dniu 12 marca w Urzędzie Miasta Lubartów odbyło się spotkanie. Zebrani, pomni bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej, dostrzegając potrzebę oddania im hołdu, a jednocześnie utrwalenia dla kolejnych pokoleń lubartowian wartości najcenniejszych, będących symbolem Armii Krajowej, Bóg, honor, ojczyzna, postanowili powołać Honorowy Komitet Upamiętnienia Armii Krajowej w Lubartowie. Nie wiem, co to oznacza, nie wiem, co było pierwsze. Pierwsze chyba było zaproszenie. Drugie to ogłoszenie. I świadczy ono wybitnie o tym, że nie bardzo wiemy, w jaki sposób chcemy zrobić, ale coś chcemy zrobić za wszelką cenę. Takie odnoszę wrażenie. Jeżeli tak, to proszę Państwa, szansa na powodzenie tego jest naprawdę niewielka. Prób upamiętnienia ważnych rzeczy, ważnych z punktu widzenia historycznego, w naszym mieście było kilka w ciągu tych ostatnich 20 kilku lat. I te próby spełzły na zamiarach wyłącznie dlatego, że właśnie ta formuła szerokiego porozumienia została zaniedbana. Dzisiaj istnieje możliwość naprawdę, mamy wieloletnie już doświadczenie i istnieje możliwość, żeby tych wszystkich ludzi skonsolidować i żeby właśnie nie stało się tak, żeby nie było pretekstów, żeby nie było przyczyny do tego, że w przyszłości znowu pojawią się pomysły na likwidowanie pomników. Również, proszę Państwa, ta formuła będzie poszerzona, będzie formułą dającą większą gwarancję, jeśli tego typu komitet, czy no jak dowiadujemy się ze strony miejskiej, jakieś spotkanie będzie też szersze. Nie tylko ograniczone do organizacji zainteresowanej i do regionalnego towarzystwa i do pana burmistrza i do przedstawicieli grup politycznych w mieście. Powinno to być zdecydowanie szersze, bardziej przemyślane. Myślę, że do nietaktu politycznego należy na przykład zaliczyć to, że żaden z burmistrzów poprzednich kadencji nie został zaproszony na to spotkanie. A przecież ci ludzie wnosili jakiś wkład w rozwój miasta i również tą tematyką się zajmowali i również mają na ten temat, czy w tym zagadnieniu, jakieś doświadczenie. To wszystko, proszę Państwa, niepokoi i myślę, że tą formułę jesteśmy zmuszeni utrzymać, czyli formułę organizowania konferencji prasowych po sesjach niemalże każdej, dlatego że na każdej sesji istnieje zagadnienie czy problem, który na skutek niemożliwości wypowiedzenia się na sesji z punktu widzenia jego wagi, istotności, powinien być jednak publice przedstawiony, społeczności przedstawiony. W związku z tym Andrzej Zieliński postanowił zrezygnować z udziału w pracach zespołu do spraw nazewnictwa ulic, placów i budowy pomników i tym samym zrzekł się funkcji przewodniczącego zespołu. Radni klubu PO popierają decyzję swojego partyjnego kolegi. Podejmując decyzję o budowie pomników czy miejsc, czy nazewnictwie miejsc, które upamiętniają w jakiś sposób wielkich ludzi, wielkie postacie, ale też wielkie organizacje czy wydarzenia, które przyczyniły się do budowy naszego narodu, naszego społeczeństwa, powinniśmy starać się zbudować jak najszersze porozumienie po to, żeby ktoś potem, no, bo pomniki również oprócz tego, że mogą jednoczyć nas wszystkich, o co jest naszą intencją, mogą jednoczyć nas jako naród, jako społeczeństwo, mogą też dzielić, a nie to przecież jest, nie to powinno być intencją tych, którzy te pomniki wznoszą. Drugi problem to jest to, że niestety obecny burmistrz,
mamy wrażenie, także traktuje instytucje demokratyczne w tym mieście, radę, komisje, powoływane zespoły negocjacyjne i zespoły do różnych rzeczy troszkę fasadowo. Mamy wrażenie, że dzieje się tak, że jakby ta demokracja, to takie szerokie konsultowanie, to jest fasada do tego, co było za danych czasów. To znamy czasów głębokiego PRL-u, kiedy to powoływano różne ciała, różne organizacje demokratyczne i tak decyzje zapadały w innym miejscu, tylko przychodzi odpowiedni telefon i tak wszystko musiało być tak, jak ktoś w KC czy w innym biurze politycznym pomyślał. I to rodzi nasze głębokie obawy, bo ta fasadowa demokracja to nie jest demokracja, tylko to jest po prostu jakaś, nie wiem, karykatura tej demokracji. Żeby zasięgnąć opinii jak najszerszej grupy mieszkańców, liczyliśmy na to, że w Lubartowie, jeśli pojawi się taki pomysł, jeśli pojawi się taka inicjatywa, to będzie ona skonsultowana. Tym bardziej mnie zdziwiło to, bo przecież kilka dni temu do naszych teczek trafił projekt podpisany przez kilku radnych, pod którym ja się podpisuję, może nie pod treścią, ale pod inicjatywą, w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta, uchwały o konsultacjach społecznych. Przypomnę Państwu, że były dwie przymiarki do tej uchwały w poprzedniej kadencji. Nie udało się z różnych powodów tej uchwały przyjąć, ale teraz ja bardzo chętnie bym taką uchwałę przyjął, bo byłem gorącym zwolennikiem i orędownikiem właśnie przyjęcia tego typu uchwały. Po to, żeby w ważnych, istotnych sprawach dla mieszkańców miasta właśnie takie konsultacje społeczne były przeprowadzane. Ta uchwała, gdyby ona została przyjęta w najbliższym czasie, dawałaby szansę na to, że właśnie pomysły z inicjatywy dotyczące pomnika czy pomników były konsultowane społecznie. Myślę, że chyba wszyscy sobie zdają sprawę z tego, my wszyscy, że w Lubartowie nie stać na to, żeby budować po kilka pomników. Chcielibyśmy, żeby ten symbol upamiętniający walkę o wolność i niepodległość Polski był uznawany, akceptowany przez, jeśli nie przez wszystkich, to przynajmniej znaczną, zdecydowaną większość społeczeństwa. Ja również jestem jednym z czterech członków tego zespołu do spraw nazewnictwa i podejmę decyzję wtedy, kiedy oficjalnie do mnie dotrą jakieś dokumenty, bo ja na razie tylko znam, nawet jeszcze nie czytałem pismo skierowane do pana Andrzeja Zielińskiego od burmistrza zapraszającego do uczestniczenia w komitecie. Dzisiaj powiadam, czytam w internecie, na stronie internetowej miasta, że nie jest to komitet, tylko jest to spotkanie w sprawie upamiętnienia, więc te rzeczy muszą być wyjaśnione i ja podejmę też stosowną decyzję w tej sprawie, jako członek tego zespołu do spraw nazewnictwa. W najbliższym czasie Klub Radnych PO ma przygotować projekt uchwały w sprawie procedury nadawania nazw ulic, placów i pomników. Marzec to miesiąc, w którym ruszają pierwsze remonty w spółdzielni mieszkaniowej. Przy ulicy Cichej 6 odbyły się już przetargi na 9 bloków, jednak to nie koniec. Zarząd planuje ocieplić jeszcze kilka budynków. Być może jeszcze w marcu zostaną rozstrzygnięte kolejne przetargi. Spółdzielnia wykonała już część planu remontów. Pomalowane zostały wszystkie zakwalifikowane do remontów klatki schodowe. Lata dzień mają ruszyć prace na zewnątrz budynków. Które bloki będą remontowane w pierwszej kolejności? Te bloki, które spadły z planu remontów zeszłego roku i może tutaj wymienię te wszystkie budynki wielorodzinne, natomiast zanim je wymienię, to gorący apel do wszystkich mieszkańców tych budynków, które w tym momencie będą wymieniane lub o których będzie mowa, żeby uprzątnęli już balkony, żeby przedmioty, które mogą przeszkadzać firmom budowlanym, kwiatki czy cokolwiek innego, żeby usunąć, bo co prawda dzisiaj jest już marzec, jeszcze dzisiaj jest zimno, ale szykuje się, przynajmniej tak meteorolodzy przewidują, że od przyszłego tygodnia już mają być temperatury dwucyfrowe i podejrzewam, że w tym okresie czasu firmy będą chciały rozpocząć pracę, dlatego gorący apel, żeby uprzątnąć balkony. A te bloki, na które już rozstrzygnięty został przetarg, to są bloki, te, które już będą docieplane, to są takie budynki jak Lubelska 89, Cicha 9, Cicha 15, Krzywe Koło 34, Chopina 19A, Powstańców Warszawy 71, Powstańców Warszawy 77 i Powstańców Warszawy 79. Jak i również tutaj Powstańców Warszawy 3. Natomiast jeżeli chodzi o te prace, to one powinny się rozpocząć w marcu. A pozostałe budynki kiedy będą remontowane?
Pozostałe budynki rozpoczęliśmy pracę nad dokumentacją i w tym roku mamy jeszcze w planie do wykonania, przepraszam, wiatr nie pozwala tutaj zerknąć, mamy do wykonania cicho 15A Powstańców Warszawy 5 oraz Powstańców Warszawy 15. I tutaj chcemy w najbliższych dniach rozstrzygnąć przetarg na te prace. Niezależnie od tego, na Lubelskiej 77 będą robione balkony i w innych gminach również będą przeprowadzone remonty, w Ostrowie Lubelskim w dwóch blokach oraz w Niedźwiadzie w jednym z bloków. Natomiast niezależnie od tego, my przygotowujemy już dalszą dokumentację i nie mówimy, że w tym roku, jeżeli czas na to pozwoli i możliwości nasze, jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, o pracowników administracji, żeby przygotować całą dokumentację, to być może w tym roku, ale raczej na przyszły rok. Tu wszędzie, gdzie mieszkańcy z nami współpracowali, gdzie zebrali podpisy, to przygotowujemy audyty energetyczne dla Popiełuszki 2, dla Popiełuszki 10A oraz Popiełuszki 10. Również dokumentacja jest przygotowana dla bloków przy ulicy Szaniawskiego 68, Lipowa 6A, Cicha 17, to tutaj gdzie jesteśmy na osiedlu między innymi jest Lipowa 6A, balkony na Mickiewicza 8A oraz jest przygotowana dokumentacja na Słowackiego 13, Chopina 15, i na te bloki Popiełuszki, które wymieniłem, czyli mówiąc inaczej, osiedle Zgoda, bo jesteśmy przy trzech blokach właśnie, Słowackiego 13, Chopina 15, Lipowa 6A, byłby w przyszłym roku zamknięty steropianem, czyli calusieńkie osiedle i te nowe bloki by zostały zamknięte. Rozpoczynamy pracę na osiedlu, które jest osiedlem nowym, czyli rozpoczynamy pracę na osiedlu Popiełuszki i tam będziemy systematycznie podążali dalej w głąb osiedla, tak żeby te budynki były systematycznie docieplane. Jakie prace jeszcze będzie wykonywała spółdzielnia oprócz remontów? Podstawowa czynność, do której zostaliśmy i przymuszeni, ale z drugiej strony sami byśmy też to robili, nawet gdyby straż pożarna nie nałożyła na nas tego obowiązku, to remont kompleksowy ciągów komunikacyjnych. Te osiedla, które są już docieplone, które mają już estetyczne bloki i mieszkańcy tych bloków oczekują, że spółdzielnia mieszkaniowa przystąpi teraz do renowacji ścieżek wjazdowych do budynków, budowy parkingów oraz terenów zielonych i to robimy. 1,5 miliona w tym roku jest zabezpieczone w budżecie na funduszy remontowym. Chcemy rozpocząć od Lubelskiej 1 maja, od tamtej strony i będziemy systematycznie co roku to realizowali. Niezależnie od tego, na wszystkich placach zabaw pojawią się siedziska koszykowe, to czego zabrakło w pierwszym etapie realizacji tych inwestycji. Klatki w budynkach wielorodzinnych, w tych, których miały być w tym roku malowane, już zostały pomalowane. I jednocześnie rozstrzygnęliśmy przetarg na solarkę okienną w tym roku, coraz młodsze roczniki, 82, 83. Tam będzie kompleksowo wymieniona solarka okienna w mieszkaniach. Plan jest ambitny, mam nadzieję, że go zrealizujemy. Zresztą jesteśmy w pierwszym kwartale, a gro przetargów jest już rozstrzygniętych i wiemy, kiedy te prace się zaczynają. Także mamy nadzieję, że również zostaną zakończone w terminach. A te budynki, które wymieniłem przed chwilą, tak gdzie przygotowujemy dokumentację, jeżeli nawet nie rozpoczniemy w tym roku, albo w tym roku wstrzelimy tylko wewnętrz, czy wymienimy drzwi, to w przyszłym roku na spokojnie będziemy ogłaszać przetargi i tym trybem, o którym wcześniej mówiłem, będziemy realizować kolejne remonty. Już za 2 tygodnie zostanie zakodowany sygnał cyfrowy, który nadawany jest w spółdzielni od Wigilii. Zarząd przypomina, że wszyscy zainteresowani odbiorem 83 kanałów w najwyższej jakości powinni podpisać nowe umowy. Dla abonentów nowej usługi zarząd przygotował kilka niespodzianek. O tym, że sygnał zostanie zakodowany, wielokrotnie informował prezes Jacek Tomasiak. Od 1 kwietnia, aby odbierać telewizję w jakości cyfrowej, będzie potrzebny specjalny dekoder wyposażony w kartę z mikroprocesorem. 1 kwietnia miała być przedstawiona oferta dla naszych mieszkańców. Czy ona jest już gotowa? Tak, jest już gotowa. W zeszłym tygodniu zostały dostarczone ulotki do wszystkich mieszkań w spółdzielni mieszkaniowej. Być może nie wszyscy przeczytali. To kwintesencja tego, co jest tam zawarta w dwóch słowach. Pierwsza rzecz najistotniejsza to od 1 kwietnia kodujemy sygnał cyfrowy. I tutaj prosiliśmy mieszkańców o to, żeby się zgłaszali. Zgłosiło się prawie 300 osób. Dziękujemy za to, że się zgłosili. Od 1 kwietnia na pewno będą ten sygnał mieli nadal dostarczony. Żeby ten sygnał odbierać, ale zanim żeby ten sygnał odbierać, pierwsza może informacja taka, że również w zeszłym tygodniu, na przestrzeni tak naprawdę ostatnich 2 tygodni, uzupełniliśmy ten pakiet cyfrowy o dodatkowe kanały. I uzupełniliśmy o takie kanały jak N Premium 2 HD, N Premium 4 HD, Romance TV HD oraz Orange Sport.
I w tym momencie, jeżeli chodzi o kanały cyfrowe, mamy ich 83. Natomiast co po 1 kwietnia należy posiadać, żeby odbierać nasz sygnał cyfrowy? Z sygnałem analogowym nie ma żadnych zmian, także tak jak do tej pory ludzie odbierali, tak samo odbierają. Ta informacja, którą teraz przekazuję, dotyczy tych wszystkich, którzy mają nowoczesne odbiorniki i którzy odbierali właśnie ten pakiet, gdzie było 79 kanałów jeszcze niedawno, teraz są 83 kanały. Pakiet cyfrowy. Muszą mieć w przypadku odbiorników, które nie mają wbudowanej MP4 ani nie mogą odbierać w systemie DVB-C, muszą mieć set-top box. Natomiast pozostali, którzy mają te dwa systemy, muszą mieć od nas kupić lub wydzierżawić moduł CAM. I ta propozycja, z którą wychodzimy do naszych mieszkańców, dotyczy tego, że niekoniecznie trzeba te urządzenia zakupić, można również wydzierżawić w spółdzielni mieszkaniowej. I zaproponowaliśmy kilka propozycji. Pierwsza propozycja związana jest z tymi wszystkimi, którzy mają od nas sygnał telewizji, ale nie mają na przykład internetu, żadnego pakietu. Jeżeli takie osoby są, które mają sygnał telewizyjny dostarczany, a nie biorą od nas internetu, to miesięczna opłata za dzierżawę dekodera, jeżeli chodzi o set-top box, to będzie 11 zł brutto na miesięcznie. Natomiast jeżeli chodzi o moduł CAM, to jest 7 zł brutto. Jeżeli ktoś jednorazowo chciałby takie urządzenia kupić, to za set-top boxa musi się przygotować na kwotę około 300 zł. Natomiast jeżeli chodzi o moduł CAM, jest to kwota około 100 zł. Być może będzie 100 parę złotych, ale w granicach 100 zł. I to jest tutaj, gdzie nikt nie ma internetu. Natomiast ci wszyscy, którzy mają internet również ze spółdzielni mieszkaniowej, a jeżeli nie mają, to zachęcam, żeby również wzięli ten internet. Tutaj łączymy oferty. I na przykład, jeżeli chodzi o pakiet Mini i Mini Plus, to za set-top boxa, za dzierżawę, taka osoba będzie płaciła 8 zł. Natomiast za moduł CAM 6 zł. Jeżeli chodzi o pakiet internetowy Net Standard oraz Net Standard Plus, Net Standard najpierw, to za set-top box 5 zł miesięcznie, natomiast za moduł CAM 3 zł miesięcznie. I pozostałe pakiety, czyli pakiety takie jak Net Standard Plus, Net Max oraz Net Max Plus, tam wszędzie zarówno set-top boxy, jak i moduł CAM będą dzierżawione po złotówce. Wniosek jest jeden, że opłaca się ze spółdzielni mieszkaniowej najbardziej wziąć internet w miarę o dużym transferze, ale i wiązać się jednocześnie z tą umową. Natomiast jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, to tak jak wcześniej wspomniałem, albo może urządzenie zakupić jednorazowo, albo może to urządzenie dzierżawić od spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast wybór należy do mieszkańców, tych, którzy będą chcieli mieć ten sygnał cyfrowy. Jeżeli nie będą chcieli mieć tego sygnału cyfrowego, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Na starych zasadach będzie nadawany sygnał analogowy i ten sygnał analogowy będą ci mieszkańcy mogli odbierać. A jeśli ktoś posiada więcej niż jeden telewizor? Sygnał cyfrowy, który będzie dostarczany do mieszkania, na tym telewizorze głównym, w tej cenie będzie odbierany. Na pozostałych telewizorach będzie za darmo odbierany sygnał analogowy i te telewizory będą mogły być włączone w pozostałych pokojach. Często tak jest w naszych domach, że rodzice w dużym pokoju mają wysokiej jakości telewizor, a w pozostałych pomieszczeniach telewizory starszej daty dla dzieci, na których to dzieci oglądają swoje programy. I będzie tak jak do tej pory. Będzie płacony jeden abonament, a na pozostałych telewizorach będzie można oglądać pakiet podstawowy. Czy zakup tych urządzeń wystarczy? Nie wystarczy. Te urządzenia są konieczne do odbioru, natomiast my jako spółdzielnia mieszkaniowa do każdego z tych urządzeń, czy to do set-top boxu, czy do modułu CAM, będziemy tym wszystkim, którzy podpiszą z nami umowę na telewizję cyfrową, wręczali kartę, która będzie należało, trzeba będzie później umieścić w set-top boxie, czy też w module CAM. I w chwili, kiedy karta zostanie zainstalowana do tych urządzeń, wtedy będzie można spokojnie oglądać nasz kanał cyfrowy. Te karty będą wydawane w chwili, kiedy będą podpisywane umowy z wszystkimi, którzy będą chcieli odbierać sygnał cyfrowy. I jest to ostatni element, aby odbierać ten sygnał cyfrowy.
i zostały nam jeszcze 2 tygodnie. Apeluję do wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zgłosili, żeby na tą chwilę zgłaszali się do nas, bo ponieważ my w oparciu o to, co do tej pory, to analizy, którą mamy, zamówiliśmy ograniczoną ilość kart oraz ograniczoną ilość urządzeń. I jeżeli, stare przysłowie, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. Im później ktoś przyjdzie, tym później będzie musiał dłużej czekać, bowiem samo zamówienie kart, bo każda karta jest niepowtarzalna i posiada swój własny mikroprocesor, no będziemy musieli czekać od 2 tygodni do miesiąca, żeby takie karty zostały nam dodatkowo przez firmę, która nam koduje sygnał, dostarczone. Ponad 700 tysięcy złotych to kwota, jaka zostanie zwrócona mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowej w ciągu najbliższych 2 tygodni. Pieniądze to zwrot zaliczek, jakie zostały pobrane za ciepło. W 2012 roku po raz pierwszy nadwyżka za ciepło zostanie zwrócona już w marcu. Przyspieszone rozliczenie to efekt nowego regulaminu, zgodnie z którym pieniądze zwracane są w pierwszym kwartale. Kiedy mieszkańcy otrzymają zwroty? Jestem właśnie po rozmowach z firmą Metrona, która dokonuje rozliczeń. I najpóźniej 27 marca dokumentacja ma spłynąć do naszej spółdzielni mieszkaniowej. Tak więc mieszkańcy otrzymają rozliczenia przed świętami, podejrzewam w ostatnich dniach marca, jednocześnie z naszymi zawiadomieniami ze spółdzielni mieszkaniowej o stawkach czynszu, ale te stawki czynszu w zeszłym roku zawiadomiliśmy, chcemy tylko uporządkować teraz, żeby każdy wiedział, jak ma to realizować. Natomiast rozliczenie za energię cieplną będzie już pod koniec marca i tu jest dobra wiadomość, bowiem przeanalizowaliśmy przychody, koszty i okazało się, że nadwyżka, tą, którą musimy zwrócić mieszkańcom, to jest ponad 730 tysięcy złotych, czyli należy się spodziewać, że przed świętami mieszkańcy naszej spółdzielni mieszkaniowej dostaną, może nie prezent, bo to ich pieniążki, ale dostaną środki, z których na pewno będą mogli część tych środków przeznaczyć na przygotowanie świąt wielkanocnych. A czy tak już będzie na stałe? Tak, został zmieniony w zeszłym roku regulamin, dlatego rozliczenie następuje po zamknięciu roku obrachunkowego. Zamknęliśmy zeszły rok i po raz pierwszy dokonujemy tego rozliczenia. Przypomnę, że rozliczamy tylko i wyłącznie drugą część roku, ponieważ w zeszłym roku, w lipcu, w sierpniu rozliczyliśmy poprzedni sezon grzewczy. Teraz rozliczamy sezon grzewczy za pierwsze półrocze zeszłego roku, a kolejne rozliczenie energii cieplnej nastąpi równo za rok. I tak już będziemy przez cały okres czasu rozliczali tą energię cieplną. Czyli nie będziemy, padały często zarzuty, że mieszkańcy chcą tak być rozliczani, bo spółdzielnia pobiera zaliczki, rozlicza dopiero w kolejnym roku. Teraz już nie będziemy tych zarzutów słyszeli. Rozliczamy to na bieżąco, zamknęliśmy rok i rozliczamy energię cieplną. Kolejne rozliczenie w kolejnym roku. Pożar domu, który objął dach, poddasze i pierwsze piętro, na którym znajdowały się pokoje gościnne, wybuchł w piątek 9 marca przy ulicy Serockiej w miejscowości Firlej. W piątek 9 marca o godzinie 18.12 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Lubartowie wpłynęła informacja o pożarze budynku w miejscowości Firlej. Pierwszy zastęp, była to jednostka miejscowa OSP Firlej, zjawiła się na miejscu zdarzenia 5 minut po zgłoszeniu. Okazało się, że pożarem objęte jest poddasze w budynku murowanym, krytym eternitem, budynek o wymiarach około 30 metrów na 8 i wysokości 8 metrów. Na parterze tego budynku zlokalizowane były pomieszczenia produkcyjno-magazynowe. Piętro pierwsze, była to kondygnacja wykorzystywana pod działalność agroturystyczną i nieużytkowe poddasze. Z uwagi na działania ratowniczo-gaśnicze należało odłączyć linię średniego napięcia, a także linię niskiego napięcia bezpośrednio do budynku. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 8 zastępów ratowniczych, w tym 4 zastępy JRG Lubartów i 4 zastępy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kamionka i gminy Firlej. Spaleniu, zniszczeniu uległo nieużytkowe poddasze, to znaczy drewniana konstrukcja, pokrycie, które stanowił eternit. Przepalony został strop w całym tym obiekcie. Wszystkie stropy były drewniane, co dodatkowo utrudniało prowadzenie działań ratowniczo
gaśniczych. Oprócz tego zniszczeniu uległa instalacja elektryczna, także baterie słoneczne typu solar. Wstępnie ustalono, że prawdopodobną przyczyną powstania tego zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały około 3,5 godziny. Do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego doszło we wtorek 13 marca w miejscowości Bykowszczyzna. W wyniku wypadku jeden pas jezdni został zablokowany. Ruch odbywał się wahadłowo. Do zdarzenia doszło około godziny 7.45 na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Bykowszczyzna. Kierujący ciągnikiem rolniczym 60-letni mieszkaniec gminy Firlej, skręcając w lewo, wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z jadącą z naprzeciwka mieszkanką Białej Podlaskiej, która kierowała samochodem osobowym marki Audi. Kobieta została z miejsca zdarzenia przewieziona karetką pogotowia do szpitala, jednak po zaopatrzeniu medycznym została zwolniona do domu, nie odniosła większych obrażeń. Kierujący oboma pojazdami byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany 500-złotowym mandatem karnym. Weekend 10-11 marca nie był szczęśliwy dla mieszkańców miejscowości Łódzka. W tych dniach bowiem doszło aż do 2 włamań. W ostatni weekend odnotowaliśmy 2 kradzieże z włamaniem na terenie miejscowości Łódzka. Do pierwszego przestępstwa doszło w nocy z piątku na sobotę. Włamano się do pomieszczenia gospodarczego, które spenetrowano, jednak nic nie skradziono. Kolejna kradzież z włamaniem miała miejsce w niedzielę po południu. Złodziej wykorzystał nieobecność domowników, włamał się do mieszkania i skradł wartościowe przedmioty o wartości około 2000 zł. W tej chwili trwają czynności wykrywcze, szukamy sprawców. Apelujemy do wszystkich osób, które mogą pomóc nam w ustaleniu sprawcy, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie. Apelujemy też przede wszystkim do mieszkańców, nie tylko miejscowości Łódzka, ale do mieszkańców całego powiatu, aby zabezpieczali swoje mienie, szczególnie pod nieobecność. Okres wiosenny to czas, w którym występuje wzmożone zaśmiecanie terenów zielonych. Dlatego ważne jest, by w tym okresie nasilić edukację ekologiczną skierowaną do społeczeństwa. Na konieczność edukacji ekologicznej zwraca uwagę Janusz Cyfrowicz, który od 1975 roku jest strażnikiem ochrony przyrody. W ostatnich dniach przysłał do naszej redakcji pismo, w którym zachęca do większej dbałości o własne otoczenie, a co za tym idzie o środowisko naturalne. Tematyka ochrony środowiska obejmuje problem zaśmiecania lasów, przydrożnych rowów, fatalnego stanu technicznego i zaśmiecania niektórych przystanków oraz braku w nich pojemników na odpadki, a także wycinki drzewostanu. Jeśli chodzi o pismo, które wysłałem do Państwa z prośbą o zajęcie się edukacją ekologiczną, to jest spowodowane faktem, że okres wiosenny, jaki teraz następuje, charakteryzuje się wzmożonym zaśmiecaniem terenów zielonych. Cały widz polega na tym, że nie wszyscy mieszkańcy i Lubartowa, i powiatu posiadają zawarte umowy z instytucjami, które te odpadki wywożą, zabierają, utylizują i przeznaczają do to, co potrzebne, do recyklingu. Sytuacja jest tego rodzaju, że samorządy nie są zbyt szczególnie zainteresowane utrzymaniem czystości na swoim terenie. W 1996 roku wyszła ustawa o czystość i porządek w gminie, ale ona była opracowana przez takich ludzi, którzy żyją w oderwaniu od szerokiego interioru naszego kraju, nie wiedzą, co się dzieje i sądzą, że jak wystarczyło napisać ustawę, to ta ustawa będzie natychmiast wzięta pod uwagę i realizowana. No niestety tak nie jest. Tak nie jest, ponieważ zapomniano o wielu rzeczach w tej ustawie. Przede wszystkim o terminach, z kolei o osobach odpowiedzialnych i co najważniejsze o nadzorze. Nadzór to jest taki, jakby go w ogóle nie było. Nikogo to absolutnie nie obchodzi. Ja mam stertę pism
z urzędu rejonowego, ze starostwa, od wojewody, od Wojewódzkiej Komisji Ochrony Środowiska i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie się odżegnują od tego, ponieważ to są zadania własne samorządów. A zadania własne samorządów określone jest w ustawie o samorządzie w 1990 roku. I w tej ustawie jest napisane, że czystość terenu gminy należy do obowiązkowych zadań własnych samorządu. A jak to obowiązkowe zadanie wygląda? Wygląda to w ten sposób, że gminy jak chcą, to go realizują, a jak nie chcą, to nie realizują i nikt nie ma prawa się w te sprawy tam pakować, przyspieszać, dokuczać i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli tego nie ma, no to po prostu się tego nie robi. Ja mam przykład na swojej gminie Kamionce, gdzie wszystko idzie, jak to się mówi, jak z łaski Bożej. Kiedyś opracowano regulamin, to chyba był rok 97, no ale ten regulamin zamiast być wręczony za potwierdzeniem odbioru każdemu właścicielowi posesji, to spoczywa dalej w szufladach Urzędu Gminy. Po prostu nikt nie chciał się tą sprawą zająć. Teraz wyszła nowa ustawa, to właściwie nie tyle nowa ustawa, ile jej uzupełnienie, to znaczy uzupełnienie tej poprzedniej ustawy, ale ja się zapoznałem z jej treścią i omal nie zasnąłem przy tej przeczytaniu tego wszystkiego. To jest po prostu tak rozciągnięte, to jest taka masa wody w tym wszystkim, że to powinno być przemyślane i skoncentrowane, żeby to była sama treść, a nie woda. W tej ustawie, uzupełnieniu tej ustawy pisze się, że będą wysokie kary za nierealizowanie tych ustaw o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, ale kto to będzie kary płacił? Urząd Gminy. No to znów to wszystko się mija z celem. Panowie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci biorą niesamowite pobory, a płacić będzie podatnik, bo te pieniądze, które są w gminie, które gmina będzie musiała zapłacić za niewywiązywanie ze swoich obowiązków, to pochodzą właśnie z naszych podatków. I znów tutaj się mija to wszystko z celem. Ja nie chciałbym się rozciągać, ale wydaje mi się, że ja już kiedyś to mówiłem, że jak ktoś chce się nauczyć strzelać do zajęcy, to nie powinien się zwracać z tym do ministra zdrowia czy ministra środowiska, tylko do gajowego, który ma flintę okręconą sznurkami i podkręconą drutami, ale za to strzela bardzo celnie. I on jest najbardziej w tych sprawach zorientowany. Jeśli chodzi o utrzymanie czystości na terenach gminy, czystości terenów zielonych, to tutaj wielką rolę spełnia edukacja ekologiczna, która dodatkiem tej ustawy, o której wspominałem, jest nałożona na samorządy. Tylko samorządy nic nie robią w tym zakresie. Po prostu nie wiedzą, jak się do tej sprawy zabrać. Tak jak pies dorwie się do jeża i go obszczekuje i z tego nic nie wychodzi. Ale moim zdaniem powtarzanie zasad ochrony środowiska w ramach tej edukacji ekologicznej jest bardzo pożądane. Ale to nie jest sprawa na raz czy na dwa. Któryś z uczonych naszych filozofów powiedział, że kropla przebija skałę nie siłą padania, ale częstotliwością padania. I dlatego to trzeba stale powtarzać, powtarzać i powtarzać. Zanieczyszczenie miejsc publicznych. Ustawodawca tutaj w kodeksie wykroczeń przewidział taki artykuł pod tytułem 145, który mówi, że kto zaśmieca lub zanieczyszcza miejsca
dostępne dla publiczności, a w szczególności ulice, park, skwerek, trawnik, podlega karze grzywny do 500 zł, ewentualnie karze nagany. I teraz tak zastanówmy się, co oznacza samo to stwierdzenie zanieczyszczenie lub zaśmiecanie. To są dwa różne stany prawne. Zanieczyszczaniem będzie wylanie jakichś płynów w postaci zlewek pochodzących z kuchni, jakichś olejów, ewentualnie nieczystości. Natomiast zaśmiecaniem będzie już przypadek, kiedy ktoś idąc rzuca niedopałek papierosa, bądź ewentualnie puszkę po piwie, bądź jakiś zwinięty kawałeczek papieru niepotrzebny. Tutaj mamy do czynienia z zaśmiecaniem tych terenów ogólnodostępnych. I tutaj możemy stosować jako środek ten represyjny postępowanie mandatowe w wysokości od 20 zł do 500 zł. Tutaj akurat nie ma w taryfikatorze określenia. Natomiast jeszcze jest taka jedna kwestia, która w zasadzie dotyczy tego tematu, że wykroczenie to może być popełnione zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Winę umyślną mamy wtedy, kiedy sprawca celowo, rozglądając się jakoś dyskretnie na boki, wylewa te płyny bądź wyrzuca te śmieci. Natomiast wina nieumyślna występuje w przypadku, kiedy ktoś idzie, wypadnie mu ten papieros niedopalony na chodnik czy na trawnik, bądź jakiś tam śmieć, opakowanie po lodach, a on nie schyli się, nie podniesie, przejdzie dalej, traktując to jako rzecz oczywistą. I tutaj mamy ten stan tej winy nieumyślnej, ale zarówno oba przypadki, ta wina umyślna i nieumyślna, są przez prawodawcę uznane jako podlegające karze. A w informacjach jeszcze. Paryżu, kocham cię. Wystawa doktora Knefla. Doktor jest takim świetnym kolorystą. Zwycięstwo drugiego LO w Mistrzostwach Rejonu w koszykówce chłopców. Chłopcy po prostu zrobili swoje. Tenisiści Stołowi Lewartu jadą na Mistrzostwa Polski do Ostródy. Ostatnie rozstrzygnięcia w LLK Alvernia. Druga kolejka Lubartowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Inauguracja piłkarskiej rundy wiosennej. Nabór do piłkarskiej sekcji młodzieżowej Lewartu. Treningi rozpoczynamy w ostatni tydzień marca. Paryżu, kocham cię, czyli koncert piosenki francuskiej, odbył się w piątek 9 marca w lubartowskim kinie Lewart. Z okazji Dnia Kobiet krakowski aktor Jan Zbiegieł zaśpiewał specjalnie dla lubartowianek. Le cœur est bien en chaud, les yeux dans la bière. Chez la grosse Adrienne de mon talent, avec l'ami, je joue avec l'ami Pierre. On a le boire en 20 ans. W dniu dzisiejszym Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert Kocham Cię Paryżu. Koncert został zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. Wczoraj był 8 marca. Zdajemy sobie sprawę, że mężczyźni swoje ukochane kobiety zaprosili najprawdopodobniej do jakiejś restauracji. A dzisiaj mam nadzieję, że zaproszą i przyjdą tutaj na koncert Kocham Cię Paryżu. Będą piosenki francuskie. Będą do tekstów Brela, do tekstów wszystkich znanych autorów francuskich i mamy nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie właśnie taką francuską piosenką o miłości dedykowaną dla wszystkich lubartowskich kobiet. Il est là comme un imbécile, de la rosée au bord des cils, le cœur a bruit de chagrin. Dzisiaj będzie koncert Paryżu Kocham Cię, Paryże Tem, czyli największe przeboje francuskiej piosenki, piosenki z repertuaru Serge'a Reggianiego, ale też i kilka piosenek Jacques'a Brela. Ten koncert dedykujemy Wam w dniu Waszego święta, z lekkim poślizgiem, ale bardzo, bardzo, bardzo gorące i serdeczne życzenie. Moi je venais de ces écoles, où l'on apprend que les paroles. De la chanson, toi tu connais la musique, la théorie et la pratique, sur tous les temps, je n'avais pas un souverain. Oficjalne otwarcie wystawy prac doktora Jerzego Knefla odbyło się w środę 14 marca w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Zapraszamy dzisiaj na wystawę mojego malarstwa, którą właśnie za chwilę otworzymy. Malarstwo, są to oleje,
które wiszą na tej właśnie ścianie z ostatniego okresu, gdzieś około 2 lat, z tym, że nie wszystkie, które namalowałem, część oczywiście jest tu pokazana, tematyka zwykle ta, którą prezentuję, czyli jest to pejzaż, ciut, czyli jeden obraz, martwa natura. No i zwracałem uwagę szczególnie na nastrój tych danych kadrów, czyli jakiś pejzaż jesienny. Dwa obrazy są z Kazimierza. Wystawa będzie czynna przez okres kwietnia w bibliotece tutaj na 1 maja. W chwili numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Od 14 marca do końca kwietnia można oglądać obrazy doktora Jerzego Knefla, który oprócz tego, że jest znaną osobą w Lubartowie, jest lekarzem rodzinnym, ma swoją tą przychodnię rodzinną, wielu pacjentów w Lubartowie, również ma jeszcze inne pasje, a mianowicie jedną z jego pasji jest malowanie. Malowanie farbami olejnymi, malowanie obrazów. Obrazy doktora Knefla właściwie to przedstawiają tak jakby cały nasz z daleka od szosy krajobraz Polski, właśnie ten taki troszeczkę nie to co widać z wielkich autostrad, tylko ten taki jeszcze prawdziwy nasz polski swojski krajobraz. Doktor maluje przeważnie w plenerze, maluje głównie farbami olejnymi, korzysta ze światła takiego naturalnego, stara się nigdy nie poprawiać swoich obrazów, jeżeli coś mu się nie podoba, to po prostu maluje następny. Doktor jest tak dosyć długo związany z Lubartowem, bo właściwie po skończeniu swoich studiów przyjechał tutaj, chociaż nie wiem czy mówił, że urodził się we Wrocławiu, dzieciństwo spędził w Pińczowie, w Busku Zdroju i tak coraz dalej na wschód od tego Wrocławia się przemieszczał. Pierwsza jego wystawa była w 1980 roku. U nas, w naszej filii, jest to jego trzecia wystawa. Jedna wystawa była w 2001 roku, w 2008 i teraz trzecia. Na wystawie jest 13 obrazów przedstawiających okolice rzeki Wieprz i okolice pobliskie naszemu miastu. Doktor jest takim świetnym kolorystą. W ogóle uczył go profesor Jerzy Kłeczek. Pomagał mu ten swój warsztat malarski, że tak powiem, szkolić. I doktor Kłeczek uważa, że doktor Jerzy jest takim humanistą, prawdziwym człowiekiem renesansu, który oprócz tego, że pracuje, że pieniądze, tak jakby czerpie, ma na to życie takie codzienne, to jeszcze nie potrafi żyć bez sztuki, nie potrafi żyć bez podróży, a więc te swoje pasje w jakiś sposób rozwija. Cieszymy się niezmiernie, że jeżeli ktoś ma swoje pasje i je w jakiś sposób realizuje, chce je później pokazywać innym mieszkańcom naszego miasta. Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy w godzinach otwarcia biblioteki. Drugie LO imienia Piotra Firleja w Lubartowie wygrało Mistrzostwa Rejonu w piłce koszykowej chłopców. Byliśmy bardzo zadowoleni już po poniedziałkowym turnieju, gdzie udało nam się wygrać powiat. No dzisiaj jesteśmy o wiele szczęśliwsi, bo spełniło się tak naprawdę nasze marzenie, przynajmniej moje od 8 lat. Wygraliśmy rejon i w przyszły czwartek jedziemy na Mistrzostwa Województwa w piłce koszykowej chłopców. Powiem szczerze, że w tamtym roku, no wiadomo, zawsze jest żal, przegraliśmy to 5 punktami, był jakiś tam niedosyt. W tym roku już takich niepewności nie było, chyba każdy nawet z opiekunów mógł wyrazić swoją opinię, zresztą przed chwilką to usłyszałem, że chłopcy naprawdę zagrali 2 dobre spotkania. Wygraliśmy obydwa mecze, grane po kolei, graliśmy systemem każdy z każdym, ponieważ gościliśmy dzisiaj tylko 2 drużyny, nasza szkoła była gospodarzem, tak jak i na powiecie. Udało się, mówię, wygraliśmy dzisiaj z znaczną przewagą, czyli tych stresów już było troszeczkę mniej jak w tamtym roku. No i tak jak powiedziałem, w poniedziałek sądzę, że Miejska Liga Koszykówki Alvernia zrobiła swoje. Po prostu chłopcy robią niesamowity postęp. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że to właśnie ten skład wygrał ten rejon i udało nam się dostać do województwa, ponieważ w tym składzie grają chłopcy, którzy, można powiedzieć, ostatni raz mogą zareprezentować naszą szkołę, a to właśnie oni 3 sezony temu rozpoczynali historię z Miejską Ligą Koszykówki Alvernia.
i mówię, zrobili niesamowity postęp, aczkolwiek tutaj podziękowania dla wszystkich, dla całej drużyny, bo nie zapominajmy, że na wygraną składa się cała drużyna, a nie tylko indywidualność, więc dla wszystkich naprawdę wielkie dzięki. I po prostu no, jestem bardzo szczęśliwy, nie ukrywam, że mówię, 8 lat oczekiwań, jakieś tam boleści po drodze, jak nie mało zbrakło nam do powiatu, to mówię, bardzo mało zbrakło nam do wygrania rejonu. Dzisiaj te niepewności zostały rozwiane, chłopcy po prostu zrobili swoje i mówię, z każdym, z kim rozmawiam, nawet dzisiaj nasz szacowny pan dyrektor Radosław Bożęcki powiedział, że ogrywanie się na lidze przeciwko starszym, gdzie bardzo często no, przegrywamy, nie ukrywam tego, aczkolwiek w tym sezonie już jest dużo lepiej, to właśnie to powoduje to, że później na to boisko, kiedy przychodzi nam stanąć z rywalami w swoim roczniku, po prostu radzą sobie, nie boją się, przełamują te lęki, grają pewniej i mówię, dzisiaj wszyscy pokazali naprawdę niesamowitą koszykówkę, za co serdeczne dzięki i dzięki dla wszystkich drużyn przybyłych za to, że po prostu odbyło się to fajnie i w formie czystej rywalizacji sportowej. Nikt nie ucierpiał, to też jest bardzo ważne, że nikt nie odniósł kontuzji. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni. No i mówię, w czwartek można trzymać kciuki za województwo, chociaż dla mnie już osiągnąłem swój cel, o którym marzyłem od lat. Chciałbym z góry jeszcze serdecznie podziękować całej obsadzie sędziowskiej, zarówno na powiecie, jak i na rejonie, oraz fanklubowi naszej drużyny koszykówki, ponieważ powiem szczerze, że bez nich byłoby ciężko, bardzo dopingowali, są niesamowici, naprawdę pomogli nam w obydwu turniejach po prostu to wygrać. Serdeczne dzięki dla klasy pierwszej A. Aleksandra Powroźnik, Marta Kanak oraz Mateusz i Dagmara Baranowscy pojadą w czerwcu do Ostródy na Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stołowym. Czwórka zawodników MKS AGS Lewart Lubartów awans na Mistrzostwa wywalczyła 10 marca w Kocudzy. Na 15 stołach z udziałem 178 zawodników i zawodniczek rozegrano Mistrzostwa Województwa Ludowych Zespołów Sportowych. Jedyny złoty medal z zawodników Lewartu wywalczyła Dagmara Baranowska, powtarzając swój sukces sprzed tygodnia również z Kocudzy, gdzie wywalczyła tytuł mistrza indywidualnego kadetek. Ola Powroźnik i Mateusz Baranowski zdobyli srebrne medale. Brązowy medal, wygrywając pewnie z Iloną Drust 3-0, zdobyła Marta Kanak. W ostatniej, 21. kolejce rozstrzygnie się, kto w sezonie 2011-12 w lubartowskiej lidze koszykówki Alvernia stanie na podium, a kto opuści szeregi pierwszoligowców. Już w sobotę dowiemy się, czy Beniaminek Chopin zostanie mistrzem ligi. Zadecyduje o tym mecz z Chaosem rozegrany o godzinie 18. Kolejny mecz pomiędzy Oknoplastem a Aprilem wskaże drużynę, która spadnie z pierwszej ligi. Zwycięzca tego meczu zagra w meczu barażowym z drugą w tabeli drużyną z zaplecza pierwszej ligi. Spotkanie pomiędzy Alvernią a Partizanem to pojedynek o drugą pozycję w lubartowskiej lidze koszykówki. Mecz rozpocznie się o godzinie 20. W drugiej lidze pewny awans do pierwszej ligi i mistrzostwo zapewnili sobie koszykarze z Kurcz Teamu, którzy ostatni mecz 21. kolejki zagrają z Celticiem. Przypominamy, że 24 marca o godzinie 15 w sobotę na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Lubartowie przy ulicy Legionów 3 odbędzie się zakończenie sezonu 2011-2012 rozgrywek lubartowskiej ligi koszykówki Alvernia. Rozegrany zostanie mecz pomiędzy najlepszymi zawodnikami lubartowskiej ligi koszykówki a drużyną Inwest Dźwigu z lubelskiej ligi koszykówki. Odbędzie się również mecz barażowy o miejsce w pierwszej lidze. Dodatkowymi atrakcjami tego dnia będzie konkurs wsadów, rzutów za 3 punkty oraz konkurs rzutów osobistych. Druga kolejka lubartowskiej amatorskiej ligi siatkówki już za nami. Najbardziej zaskakujący i emocjonujący przebieg miało spotkanie między Volleyball Chopin Team a seniorami starszymi. Zwycięsko z tego pojedynku wyszli siatkarze Chopina, wygrywając cały mecz 2-0 w setach 25-17, 25-23. W innych spotkaniach OSK Osior wygrali Spartaczami 2-0 w setach 25-19, 25-17. Nie wiem, 0-2 ulegli, nic się nie stało w setach 10-25, 18-25. PDS uległo 0-2 drużynie Węże Łyse w setach 17-25 oraz 15-25. W tabeli po dwóch kolejkach prowadzi Volleyball Chopin Team z 6 punktami. Drugie miejsce zajmuje OSK Osior. Trzecie nic się nie stało. Tabelę zamyka PDS. W sobotę 17 marca rusza wiosenna runda rozgrywek piłkarskich 4. Ligi Lubelskiej oraz Lubelskiej Klasy Okręgowej.
Piłkarze Lewartu Lubartów rozegrają pierwszy mecz u siebie z Bogdanką Druga Łęczna. Początek spotkania o godzinie 14 na Stadionie Miejskim przy ulicy Parkowej. Natomiast Pogoń 07 Lubartów rundę wiosenną rozpocznie spotkaniem wyjazdowym w Annopolu z tamtejszą Wisłą. MKS Lewart Lubartów, sekcja piłki nożnej, ogłasza nabór do najmłodszej grupy młodzieżowej. Zapraszamy chłopców chętnych, urodzonych przede wszystkim w latach 2001 i 2002, ale również młodszych. Treningi rozpoczynamy w ostatni tydzień marca. Odbywać się będą one 3 razy w tygodniu na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie oraz na boiskach klubowych MKS Lewart przy ulicy Parkowej. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu podany u dołu ekranu. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. Małe zachmurzenie i 6 stopni Celsjusza, tak powita nas piątek 16 marca. Po godzinie 12 niebo będzie prawie bezchmurne, temperatura wzrośnie do 9 stopni, ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1025 hektopaskali. Noc również będzie bezchmurna przy temperaturze 7 stopni, ciśnienie spadnie o 3 kreski. Sobota 17 marca przywita nas słońcem i temperaturą o wartości 9 stopni, po południu wzrośnie ona do 14 stopni. Noc również będzie pogodna. Termometry wskażą wartość 6 stopni Celsjusza. Niedziela, podobnie jak dni poprzednie, także będzie pogodna i ciepła. Temperatura osiągnie bowiem wartość 15 stopni, ciśnienie spadnie do 1018 hektopaskali, w nocy jednak znów wzrośnie do 1026 hektopaskali. Temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza. Poniedziałek powita nas deszczem i temperaturą o wartości 11 stopni, biometr niekorzystny. Ciśnienie osiągnie wartość 1030 hektopaskali. W nocy opady ustaną, temperatura spadnie do 1 stopnia, by we wtorkowy poranek znów wzrosnąć do 12 stopni. Dzień będzie pogodny. Po godzinie 18 znów spadnie deszcz, temperatura osiągnie wartość 2 stopni Celsjusza. Środa, 21 marca, przelotne opady deszczu i 13 stopni Celsjusza. Barometry wskażą wartość 1025 hektopaskali. Noc również będzie deszczowa przy temperaturze 2 stopni. W czwartek spodziewać się możemy małego zachmurzenia i 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadnie do 1021 hektopaskala. Noc będzie chłodniejsza, termometry wskażą wartość 2 stopnie. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. A w informacjach to już wszystko. Przypominam, że nasz program oglądać można również na stronie internetowej www.kanals.pl. Zapraszam Państwa do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja@kanals.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.